Mordę to masz zwyrodnialca! Podejdź bliżej. Oglądanie nic nie kosztuje. A jest co podziwiać. Masz przed sobą kolekcję słynnego maga Eramasa. Taka okazja trafia się raz na całe życie. Jak zdobyłeś ten zbiór? Nie słyszałem jeszcze o czarodzieju, który chętnie rozstałby się ze swoimi rzeczami. Eramasa nikt o zdanie nie pytał. Spalili go 2 tygodnie temu. Dziwne, że te artefakty nie spłonęły razem z nim. Łowcy czarownic tak po prostu pozwolili ci na odsprzedaż? A dlaczego mieliby nie pozwolić? To przecież zupełnie zwyczajne przedmioty o wartości czysto kolekcjonerskiej. Czyż nie? No dobrze, jak rozumiem, to nie są tak do końca zwykłe przedmioty. Plotka głosi, że niektóre z nich są zaczarowanymi kluczami. A wspomina może, gdzie znajduje się zamek, do którego owe klucze pasują? Niestety nie. Gdybym znał wszystkie szczegóły, sam bym się posłużył tą kolekcją. A gdzie mieszkał ten Eramas? Miał piękną rezydencję na wschód od Oxenfurtu. Jako, że drogo sprzedał swoją skórę, dom jest zdewastowany. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Szkoda, że nie mogę zanieść jej, Patrice. Smród starego sera. Wygląda na to, że Eramas był tyromantą. Semir się uśmieje, jak mu opowiem, jak zmagałem się z serem. Dalej nie może mnie spotkać nic gorszego. Muszę powiedzieć Lambertowi, że mglaki są odporne na smród starego sera. Wygląda na skarbiec. Powinienem się tu rozejrzeć. Magiczna bariera nadal działa. Muszę znaleźć sposób, żeby ją wyłączyć. Wyłączyłem barierę.
Jeśli ten miecz jest tak samo zabójczy jak Sery Eramasa, to warto go wziąć. Chyba nazwę to ostrze Emmentaler.